Siemanko, ja jestem Rosji, a dzisiaj zagramy sobie w Outlast'a. Jest to już szósta część z serii. Sorry za taką przerwę dosyć długą, nie wiem, nie mogłem się jakoś zebrać do nagrywania tej gry. To jest ostro powalona. I teraz skończyliśmy na chyba kluczu od szopy, który zdobyłem. I teraz ja nie pamiętam już, czy przychodziłem do tej szopy, czy jeszcze nie. Teraz zastanawiam się właśnie, gdzie mam iść, bo tutaj jest ciemno, po prostu nic nie widać. Nawet ta głupia latarka mi tutaj nic nie daje. Ledwo co ona oświetla. Baterii mam jeszcze tylko 2 na 10, także też nie za dużo. No okej, okay, to teraz, nie wiem, już chyba tą szopę... O kurwa! O ja. Dobra, uciekaj. A jak ja mam mu teraz uciec? O, żeż ty! Wow, dobra. Okej, zgubiłem go, bo już jest normalna muzyka. Ale tego to się nie spodziewałem, tak szczerze, nie? Czy już tutaj będzie, czyli chyba już jestem po przejściu z tej szopy, dobra. Ja tutaj dziduję, szybko skąd on wyszedł, bo pewnie tutaj muszę iść. Jezu, to biorę, dobra. Wejdź tu. Okej, tu na pewno jeszcze nie byłem, tak, znajdź ojca Martina. A ja mówiłem chyba ojca Mateusza, a to Martin, dobra, nieważne. Na oddziale i teraz okej, powrócić tutaj nie mogę, w sumie to mnie to nawet cieszy, że nie mogę tam wejść, ale muszę z drugiej strony być ciągle tutaj na dworze, gdzie też są te porąby, pojeby. Może krwi, dobra, niekoniecznie może, ale mniejsza z tym, bateria jest znaleziona. I teraz gdzie by tu iść? Dźwięki są coraz bardziej niepokojące tak naprawdę. Dobra, ja już będę może cicho. Czekajcie, nie no, ja się teraz cofnąłem. Ja dobrze poszedłem, muszę... Kurde, kraty, muszę iść gdzieś tutaj. A, tutaj jest wejście. No i znowu muszę wejść do tego psychiatryka. Super, to proste. Zapisywanie, okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, może będzie tam otwarte, chociaż te, no... Te kraty są najczęściej zamknięte, także nie ma w sumie co liczyć, nie ma co ich sprawdzać. No i mamy ojca. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way. Dobra. Skąd już tam gadać, bo i tak w sumie... On się... On nie skoczy, nie? Dobra, nie skoczył. Wow. Ale buczenie. O kurde! Ale beka, jestem w nim. Dobra, mniejsza z tym, idziemy dalej. Zastanawiam się, co mnie spotka w tej części. Dobra. Przeładować mogę, bo już tutaj bardzo mało tej baterii było. I czy tam ktoś jest? Świetnie, tam już ktoś na mnie czeka, także fajnie. A ja będę z... O kurwa! Ja już tam nie idę. Okej, okay. On mnie śledzi, ewidentnie chce mnie śledzić. Co tu jest? O! Pralka! Chyba z nogą, stopą. Nie wiem co to w sumie, ale coś takiego by pasowało tutaj. Okej, okay, co będzie za tymi drzwiami? Ać chyba... Zamknięte będą. Fajnie. Jest zapis, super. W którą stronę iść? Tu są jakieś uchylone drzwi. Uchylone drzwi w sumie nigdy nic dobrego nie znaczą. Zawsze coś wtedy wyskakuje. Tutaj są otwarte drzwi, a tamten koleś poszedł jakoś naokoło. I teraz kwestia tego, czy ja go spotkam, czy on mnie ominął, czy o co chodzi w ogóle. Dobra, może powolutku. O. O! Czyli jednak warto było tu wejść. Jest bateria. Dobra. I tak naprawdę nic więcej już tutaj w tym pokoju nie ma, czyli muszę iść jednak tam do przodu, gdzie był ten koleś.
Co niezbyt mi się w sumie widzi, ale nie mam wyjścia. Dobra, tak, lewo, o kurwa. Coś gdzieś tu jest. Tam i tak nie mogę iść, czyli muszę iść albo w prawo, albo prosto. Tutaj prosto mam znak do schodów raczej. Tu są jakieś drzwi, z buta. Dobra, nic tu nie ma. W kiblach raczej nic mi tutaj nie wyskoczy, bo jeszcze się nie spotkałem z tym, także spokoj, nic tutaj nie ma. Jak zawsze są puste. Nie będę jeszcze tutaj zmieniał, bo i tak mam tylko 3 na 10, także żeby ich nie marnować. Sama się zmieni w sumie chyba jak mi padnie. Dobra, czyli jednak muszę iść... O! Kurde, brawo! Okej. Gdzie teraz? Lewo, prawo, zgaduj, zgadula. Mamy tutaj szafki, czyli to już świadczy pewnie o tym, że będę musiał przed kimś uciekać i się chować tutaj. Fajnie. O kurde. Dobra, teraz to już w ogóle mi padło. Trzeba już zmienić baterijki. Bateryjki gotowe. Tu znowu są szafki, także tutaj nic nie ma, jest puste pole. Puste pole do manewru, do uciekania przed kimś. Okej. Okej, i teraz mam iść na górę. Tu może być jakaś bateria jeszcze na dole. O, no są dokumenty. Dobra. Dokumenty weszły. Teraz pójdziemy do góry w takim razie. No chyba nie, chyba że jest jumperem. Nie jest jumperem, no dobra. Czyli musimy jednak tutaj szukać tego wyjścia. Wyjścia albo czegokolwiek w sumie, bo już teraz to sam nie wiem czego szukam nawet. Tu mam jakieś drzwi. O, nie mogę w nigdy o nich wejść. To teraz co? Ugrzęzłem. O kurde, a to było wtedy zamknięte. Ale to jest wyważone przez kogoś. No nie, nie podoba mi się to. Nie, poczekajcie, ja tu byłem, co ja gadam w ogóle. A, to tutaj są dalej zamknięte drzwi, także dobra. Mniejsza z tym. Okej. O kurde. On mi nic nie zrobi. Chyba, jest za zamknięciem. Może ze mną pogadać tylko. Siema, ziomek. Ci na to nie pozwolę. A ja sobie wejdę. Jaki głos? Idźcie pan. Tutaj jest jakieś główne pomieszczenie znowu, jest winda, także... Jest główne pomieszczenie zaraz. Czy ja się teraz w ogóle nie wróciłem do miejsca, z którego wszedłem tutaj? W sumie to jest strasznie podobne. No głupio by było, gdyby to drzwi było otwarte. Strasznie podobne są te miejsca i tutaj ciężko jest trochę ogarnąć się czasami. Dobra, są tu jakieś... O, tu już musi przeskoczyć. Oczywiście, że musiał, dobra. Mamy znak krwi, który nas prowadzi. Jest kolejny zapis, także jest ok. Poszedłem na pewno dobrze. O, dzięki ojcze, pomóż mi. A ty jesteś taki mądry, to mi tutaj otwórz drzwi. Co ja tam będę się pieprzył naokoło? No ale po co? Po co mi pomóc, nie? Dobra. Lewo. Krzyż. Oczywiście. Tutaj są jakieś... Aha, o, zasyp na bieliznę potrzebny do 3 bezpieczników. Dobrze, właśnie, to jest miejsce na bezpieczniki. Tu jest klucz, który otworzy mi tamte drzwi. Czyli, skoro muszę zdobyć bezpieczniki, to już chyba jest pewne, tak naprawdę, że będę musiał przed kimś uciekać. Albo się chować, albo cokolwiek. Najgorsi są ci grubasy. Ten grubas jest najgorszy, już właśnie myślałem, że go słyszę, ale to chyba jednak nie był on. Okej. Powolutku. No. O! O! O ja! Dobra, to teraz może zamknę te drzwi. Tutaj... Ewidentnie będę musiał przed kimś... Kurwa. Sorry. Ewidentnie będę musiał przed kimś uciekać, bo tutaj mam właśnie do zabarykadowania tych drzwi. Na razie chyba nie muszę tego robić. Jest bezpiecznik do sypu na bieliznę. Super!
jest jakiś ziomek powieszony na krzyżu, w sumie ukrzyżowany, no to też, to już nie tak super. O kurde! Nie! Nie! O nie! Idź! O ja, mogłem od razu... O kurde. A to jakiś chudzielec, to on mi tam chyba nic nie zrobi. No może mi zabić ewentualnie. Nie no, ej! Ale powiecie, że sprawdza tylko jedno łóżko, no tego już nie może sprawdzić. A jak to sprawdzi, to będę miał ganianie. Kurde. On wyważył te drzwi, ale chyba zabarykadować się jeszcze będę mógł. Mhm, dobrze, no sprawdzi tylko jedno łóżko, widać inteligencję jego. Dobra, mogę wyjść już chyba. Nie mam tutaj co już się barykadować, bo tutaj jeden bezpiecznik już znalazłem. Teraz muszę jeszcze dwa pozostałe znaleźć. I teraz o to pytanie, w którą tu magię uderzyć, bo tak. Tam już tutaj nic nie ma w tym pomieszczeniu, a teraz założę się, że będę tutaj sobie chodził w kółko zapewne, bo tutaj takie dosyć pomieszane to wszystko. Jeszcze teraz mam jednego ziomka, na którego muszę uważać. Jest bateria, to zawsze się przyda. A jakby inaczej, nie mogłoby być otwarte. No dobra, no jeden bezpiecznik mam, ale teraz... Stanąc przyszedłem i co, i tutaj nic więcej nie ma? Jest jakaś krawędź. Jakbym na piętro właśnie miał wejść. O! A, pomyliły mi się guziki, okej. Okay. Fiksem się skacze. Jest pierwszy bezpiecznik, fajnie. Potrzebuję X razy więcej. Okej, okay, już trzeba wymienić. Teraz o to pytanie, gdzie będą te bezpieczniki, bo zapis już jest, także fajnie. Nie będę musiał chyba tego pierwszego szukać, jeżeli zginę. A zapewne zginę. Dobra. Coś niepokojącego tam jest. To już... O kurde. O! O kurde! O kurde! Co za psykol! Gramy w berka. O cholera, on jest wolny. O kurde, oni są naprawdę wolni. Dobra. Jak mówiłem, gramy w berka, także ja już uciekam do tego pomieszczenia, gdzie miałem iść. A! Zamknij! Kurde, otworzył! No nie wierzę, po prostu nie. Co za ty? Dobra. O, bateria. Dobra, wiedziałem, że dostanę, ale jedną baterię mam, jeszcze druga tam jest, także to nieważne. Zamknij! Dobra, dawaj, ciśnij! On tu nie wejdzie już. Nie ma bata, no przez to już się nie przybije. No, teraz to se możesz. Tu będzie na pewno kolejny bezpiecznik. Chyba już go widzę. Nie, to nie bezpiecznik. Gdzieś tu na pewno będzie. Tu się nawet nie ma gdzie schować, tu jest tylko biurko. A nie, no jest jakieś łóżko. Jest bezpiecznik. O jest. O kurde. Okej, okay, jeden bezpiecznik jest kolejny w sumie, już jest drugi. Ja nie wiem teraz, czy ja potrzebuję... Tam było 3 niby, a tam miejsca było chyba na 5 nawet, także nie wiem, czy to o co chodzi. Co tu się z nimi dzieje? To jest niepojęte po prostu. Dobra. Odsuwamy. Drzwi są wyłamane, tak jak mówiłem. No i teraz właśnie, żeby nie krążyć, żeby nie być znowu w tamtym samym pomieszczeniu, to... Trzeba ogarnąć, w którą stronę iść. Okej. Chyba mu się znudziło tutaj poszukiwanie mnie. Jest tu właśnie kolejna bateria, której wtedy nie zdążyłem już ponieść. Tu nic nie ma, jest zabarykadowane przejście. Teraz gdzie by tutaj iść? Czy mogę schować jakby coś? Nie. O! Kurde! Fuck, dawaj. O fuck! Co jest? Co tu się dzieje? O kurde! No nie! Tu będzie jakiś bezpiecznik, musi być gdzieś, no musi być po prostu. Ja bym się... W sumie... Dobra, teraz tak zaczyna być trochę śmieszna, okej? Okay? Jest gonitwa w berka. Powiedz mi, gdzie jest ten bezpiecznik lepiej? A, mam cię! O kurwa! No dobra, mam już go zlokalizowanego, także... O, no, nie, no nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, o nie. Co za typy. To ja już mam w sumie dwa bezpieczniki, czy trzy nawet, tak?
Ja już mogę sobie bezpiecznie teraz iść do tego pomieszczenia. Fuck! O! Dobra! Wymachuj sobie, wymachuj, ja i tak ucieknę ci. O! Jestem w bezpiecznym polu, dobra. Czyli kolejny bezpiecznik zamontowałem, a mam jeszcze jeden chyba tam do włożenia. Teraz, żeby go tylko tu nie było. Ale on i tak chyba przez to nie przeskoczy, także spoko. Jep. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Jest! Jest! Świetnie, udało się! O. Myślałem, że tak od razu mogę wziąć ten bezpiecznik. To teraz jeszcze się będę musiał tyłać na dół. O, żeś ty! A ty co tu robisz? No i dobra, i teraz jeszcze znaleźliśmy się na dół. Brawa, Mańka. Tak, bo teraz pewnie windą będę mógł zjechać. A nie, windą, ja muszę zejść tutaj dołem, jak wszedłem chyba. No tak mi się wydaje. Bo ten klucz w każdym razie spadł gdzieś. Teraz muszę znaleźć pomieszczenie właśnie, gdzie ja mógł spać. Tutaj nie, bo tutaj są zabarykadowane. Aha, jeszcze niżej jest, okej. Okay. Przeładuj. Fajnie, pełna amunicja, zajebiście. Nie, gruby tu jest. Tam jest mur. O kurde. Ja się schowam pod łóżko lepiej. Fuck, nie mogę. Tutaj nic nie widać. Co mi ta kamera w ogóle daje? Po co mi jest to światełko małe, które... Nic nie oświetla. On się rzuci? Któryś się tu na mnie rzuci w końcu? Może jednak nie. No i dobra. No jestem na samym dole. Gdzieś tutaj... Tu i tak nie ma tego szybu, także... A to było głupie, fakt. No mówiłem... Dobra. Tam i tak są tylko dokumenty, także nic takiego ciekawego w sumie nie znajdę. Ale teraz ten szyb trzeba ogarnąć. Tak, on spadł. Spadł sobie na dół. Bezpieczniki są trzy. Także ja muszę zejść w każdym razie niżej. Piętro niżej na pewno muszę zejść. No i to tylko w tą stronę mogę iść. A, jeszcze tutaj jest tylko... Nie, no to tamto mam się dostać, ale to właśnie ten klucz potrzebuję. Okej, okay, czyli teraz... Trzeba zejść jakoś na dół. No i mogę zejść na dół, tylko że co to mi w sumie da, skoro tam ten koleś jest i tam zbytnio nie ma tego. Tu mogę otworzyć? Nie. No dobra. No okej, okay, w każdym razie pójdę na dół. Chyba, że właśnie chodzi o to, żeby tam był. No bo kurde, gdzie tu iść? No stąd to przyszedłem. Chyba, że to gdzieś tutaj spadło. Mam cię! Fajnie. Podniosłeś klucz. Kurde, nie zdążyłem przystrzelać do czego. Klucz do drugiego piętra. Czyli teraz znowu muszę się dostać na drugie piętro. O! Dzięki! O kurde! Ja myślałem, że on mi drzwi otworzy! A oni mnie gonią! A oni skakać nie umieją, nie? Frajerzy to są. A jak? Musisz mnie nawet przez to gonić. No dobra, klucz mam. Rozumiem, że teraz mogę bez problemu otworzyć te drzwi, prawda? Pyk! Ty, one są zostawione. Drugie piętro, na którym ja teraz piętrze jestem. Nie ma tu żadnych znaków z krwi albo coś. Kurde. No i teraz jest dalej rozkminam, gdzie mam iść. Chyba, że windę. Nie, no winda jest nieczynna. A, tutaj są... Schody, no, schody, dokładnie. Okej, okay, zamkniemy za sobą elegancko. Żeby nikt tutaj się nie wbił. Jumper! Ale ty masz jumpa, ja nie mogę. Jeszcze raz powtóreczka, szybko dawaj.
Hop. No, 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 dobrze, złapał się. Podędę ze śladami krwi. Okej. Wow, ile baterii, całe dwie. Dobrze, już 6 na 10, także fajnie, tak naprawdę mam dobry, mam cały praktycznie zapas. Tu są ślady krwi dalej. No, czyli jak mówiłem, a tam jest ten ziomek, który mnie goni. Czyli jak mówiłem, że tutaj właśnie będę musiał się dostać. Mogę spać do niego? No prawie się o tym przekonałem, ale dobra. I teraz... O kurwa! A, była ta niestraszna zjawa, ani trochę niestraszna. No i co, i teraz znowu mam iść tak naokoło i się dostać do góry? Jest bateria przynajmniej. No i będę sobie tutaj krążył. Dobra, chyba w tym miejscu teraz skończymy już odcinek. Jeżeli spodobał się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Filmów z Outlasta będzie więcej i będę na pewno dalej je nakręcał. Nie wiem jeszcze w jakim odstępie czasu je będę dawał, ale w każdym razie oczekujcie kolejnego odcinka i trzymajcie się, do zobaczenia, siema!